Siemanko, z tej strony Migao i w dzisiejszym materiale na tym kanale przedstawię Wam kilka bardzo ciekawych informacji na temat możliwe, że kolejnego pakietu startowego na nowy sezon, bądź też nowych darmowych przedmiotów. Jednakże, zanim przejdziemy do głównego tematu tego oto filmu, to chciałbym Wam bardzo podziękować za to, jak pozytywnie odbieracie wszystkie filmy właśnie z kamerką na kanale, no i przy okazji, jeżeli chcecie kolejny odcinek właśnie z kamerką na kanale, to teraz zostawcie apeczkę do góry pod tym odcinkiem. Dodam też od razu, że jak sami możecie lekko usłyszeć, jestem lekko przeziębiony, no i niestety, ale mój głos na odcinkach troszeczkę się załamuje, dlatego nie zwracajcie aż tak bardzo na niego uwagi, no ponieważ jestem po prostu przeziębiony. A więc, jak każdy z Was powinien naprawdę bardzo, i to dosłownie bardzo dobrze wiedzieć, dosłownie w każdym sezonie, a nawet i po każdej aktualizacji, która jest wprowadzana do gry Fortnite, są też wprowadzane jakieś tam darmowe przedmioty. I jak zawsze, na samym początku takich filmów odnośnie darmowych nagród, przypominam Wam, to musicie pamiętać tutaj też o tym, że nie wszystkie darmowe nagrody, które pojawiają się w grze Fortnite, są oczywiście dla każdego gracza i niektóre z nich są po prostu dla osób, które posiadają dany przedmiot. Tym razem jednak mamy tutaj do czynienia z informacją odnośnie darmowych przedmiotów, które mogą być całkowicie za darmo. Jest o nich wzmianka w plikach gry i oczywiście na Twitterze, ale niestety nie wiadomo kiedy dokładnie i w jaki sposób. Jednakże, żeby przejść do całego tego tematu, musimy cofnąć się do najnowszej aktualizacji 19.40, ponieważ to właśnie wtedy, czyli po aktualizacji 19.40, poznaliśmy wszystkie szczegółowe informacje na temat tych darmowych przedmiotów. A dokładniej, z postu od jednego z leakerów z Fortnite'a na Twitterze możemy dowiedzieć się, że w dzisiejszej aktualizacji 19.40 dodano 4 przedmioty związane z Blizzard Bomber. Po kilku przeszukiwaniach wydaje się, że jest to jedna ze skórek ankiety. Killoff ma źródło promo. Jak sami mogliście usłyszeć, w jego poście pojawiła się informacja, że w plikach gry Killoff, który znajduje się w tym zestawie, ma tak jakby nazwę promo. Sam ten skrót promo może oznaczać naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo dużo, jednakże wszyscy dobrze wiedzą, że chodzi tutaj oczywiście o promocję, no i prawdopodobnie ten killoff będzie do zdobycia w formie promocji. Na pewno jednak, z tego co podają pliki gry, nie będzie on dostępny w sklepie z przedmiotami do kupienia za V-dolce, tak więc i cały ten zestaw może być jako jakaś specjalna promocja, za darmo, albo po prostu przedmioty te będą w jakiś sposób do zdobycia. Dodam też od razu, że jak sami możecie zobaczyć, temat ten jest naprawdę bardzo świeży, ponieważ post od tego leakera pochodzi z 1 marca, godziny 14.26, tak więc post ten ma raptem 3 czy 4 dni, no i to właśnie wtedy poznaliśmy te informacje na temat tych darmowych przedmiotów. Dlatego też więcej szczegółowych informacji na ten temat możemy spodziewać się dopiero po starcie już nowego sezonu drugiego w rozdziale trzecim, ponieważ raczej wątpię, że teraz jeszcze w tym sezonie twórcy gry będą tworzyli jakąś specjalną promocję, na przykład na zakończenie sezonu. No w sensie, wydaje mi się, że byłoby to po prostu głupie posunięcie ze strony twórców gry, jeżeli zrobiliby na przykład w tym sezonie specjalną promocję na danego skina i najlepiej byłoby to zrobić po prostu już po starcie nowego sezonu, na przykład, żeby go lepiej rozpromować. Jednakże, zanim przejdziemy do dalszych informacji w dzisiejszym odcinku na tym kanale, to chciałbym Was wszystkich poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli Migao 2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, powróćmy sobie do naszego głównego tematu tego oto filmu, czyli oczywiście darmowych nagród, bądź też nowego zestawu startowego. Dużo ludzi zwróciło też uwagę na to, że jeżeli sama skórka może pojawić się w nowym sezonie drugim rozdziału trzeciego, a Killoff ma wzmiankę w plikach gry promocja, czy tamte promo, to może też on trafić jako nowy zestaw startowy, który pojawi się w nowym sezonie drugim. Jak sami dobrze wiecie, za każdym razem po ostatniej aktualizacji danego sezonu wszyscy gracze mogli poznać skina, który pojawi się w nowym zestawie startowym już kolejnego sezonu, a co ciekawe, ta aktualizacja, która trafiła do gry Fortnite 1 marca, była właśnie ostatnią aktualizacją tego sezonu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że same te przedmioty, tak jak już mówiłem wcześniej, w plikach gry mają tą wzmiankę promo i całą tą resztą, to serio mogą one się pojawić jako zestaw startowy już w nowym sezonie drugim rozdziału trzeciego. W tym momencie, jeżeli mówimy tutaj o tym, że skórka ta może pojawić się jako nowy zestaw startowy, to bierzemy tutaj pod uwagę to, że nie będzie ona od razu darmowa, ponieważ pakiety startowe nie są darmowe. Na obecną chwilę, jeżeli będziemy kierować się plikami gry, to możemy prosto stwierdzić, że Killoff, który znajduje się w tym zestawie, będzie do zdobycia za darmo, bądź też do zdobycia w jakiejś specjalnej promocji po zakupie czegoś i wtedy na przykład dostaniecie ten Killoff, ale to jak to będzie wyglądało dokładnie, dowiemy się w późniejszym czasie. Dlatego też, jeżeli ktokolwiek z Was chciałby zobaczyć kontrolę
kontynuację tego oto tematu na tym kanale, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie po prostu darmowe. Jeżeli serio zobaczę dużo komentarzy o takiej treści, to nie dość, że już niebawem na tym kanale pojawi się taki oto odcinek, oczywiście pod warunkiem, że pojawi się więcej informacji na jego temat, to dodatkowo każdemu z Was przypnę jeszcze serduszko. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kolejnych, prawdopodobnie że darmowych przedmiotów, bądź też nowego zestawu startowego na sezon drugi. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych przedmiotach i czy według Was te przedmioty będą darmowe lub jako nowy zestaw startowy. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11:05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!